No tak, tak, ja ci to mówię. Kończyć musisz. Aha, nie, bo w sumie ja zaraz też, bo wywoływać zaczyna, albo co. No, to cześć. Tu się nie pali! Zakazu nie było. To jest miejsce publiczne. Kurde, ale bym zapalił. A ty palisz? Nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze nie przyjmują. Od 10 powinni. Od 10? To po cholerę! To się nie knie! Ja! Ja knę! Haha! Fuck you! Wyraźnie. Że kto? Że my? Pytam, jakbyście byli razem, to byłby drugi. Trzeci jesteś! Znaczy znamy. Bo ona była pierwsza. Tu i tak wywołują. Ja tak faktycznie. Jak mi się podoba. Sorry, to moje miejsce. Moje miejsce. Tu siedziałem. Twoje? Tak. A, mówię razem? Nie, nie jesteśmy razem. A ty jesteś czwarta. Czwarta? Tak, kolejka jest. Tu i tak wywołują. No to czemu siadłaś najbliżej? Mogę się przysiąść. I tak mamy wszystko. Niby czemu? Ślepy? I co? Tylko tyle nas jest? No. A, przyjmują. Od 10 przyjmują. No, bo ja wiecie, tylko to papierek, nie? Tu wszyscy tylko. Serio? Ty też? Też. Dziwne. Kiedyś, jak tu byłam z matką, dawno temu, to pełno ludzi było. Takich starych, strasznie dużo starych, ale takich różnych. Łysych, pomarszczonych, Jezu, okropny, to było koszmar. A teraz co? Powymierali ci jak? A co oni gadali? Pierniczyli jakby... Co? O końcu? Czemu o końcu? No miał być koniec, nie? Kometa, blade i takie tam pierdolone. No właśnie, no i nic. Pełne rozczarowanie. Bo go nie było, co? Może był. Ale jak był? Ale nie przejmij się tak. To nie sprawdzone informacje. Ale możliwe. Prawda. Ciekawe. Mnie to się teraz ciągle coś śni. A dla mnie nic. A apokalipsa? Apokalipsa też nie było. A ona wszystkich dotyczy? Jam jest alfa i omega! Początek i koniec! Pierwszy ostateczny! Durne gadki! Spoko, mówię. Ona tak znów. Powiedz coś ciekawego, żeby było o tym pogadać. Ja? Niby po co? W telewizji jestem czy jak? Kiedyś facet taki po zawodach do mnie podszedł, nie? Z mikrofonem, że niby mam coś powiedzieć. No to dobra. Ale takie mi głupie pytania zadawał. O matko. A potem jeszcze wszyscy do mnie, czy mogłem się lepiej wyrażać. Co za woda? No, na desce. Wiesz, profesjonalnie? Normalnie. Ja gram. Co? PPG. Ej, może trzeba by się przypomnieć. 10 to już chyba jest. No to się przypomni. Tu i tak wywołują. Trzeba wejść i spytać, co jest grane. Jak się ich pospiesza, to potem są brędni. Zawsze są brędni. No to co? Ja tu tylko przyszedłem jeden papier, tak? To wszyscy tylko. No to może zróbmy listę. No, jak wchodzimy po kolei? No to tak. Ta z książką pierwsza. Z Biblią. Ja drugi. Ten z laptopem trzeci, a ta... czwarty. Tak ci się spieszy? Jak każdemu. Pierwsza mnie to siedzenie. A ty się spieszysz? Tak sobie. A ty? Miarkowanie. To super, wchodzę pierwszy. Tu i tak wywołują. Przestań się rzucać, siadaj na ty. Co, źle ci? Gdybym nie musiała, to bym nie przyszła. Ale i tak da się wytrzymać. Myślałam, że będzie pełno starych bar. A tu ani jednej. Dziwne. Tak, już mówiłaś. I że ci się nic nie śni. Mówiłam, że mi się śni. Śni mi się. Ale co? Co na przykład? Woda. Wielka woda. Jak ocean, albo rozsypane koralki jeleń. Jeleń? Albo ręk. Całe stada ręk. Jak ocean. Ocean ostrych poroży. A ja? Jak fakir leży na tych porożach i nic mnie nie boli. Ładne. Ja to mam same koszmary. O nie. Błagam. Bez babskich opowieści o snach. Chyba was obraża. Faceci jako niższy gatunek
Nie są w stanie nas ukraść. Ej, ty, feministka, powiedz ci coś? Też tu kiedyś byłem i nie było żadnych starych dwa. Tylko sami gówniarze. Latali w tą i z powrotem i wrzeszczeli, a za ścianą było słychać, jak się dromili. Płaci zgrzytanie zębów. No i nie wytrzymałem. Zwiałem. Matka mnie dopiero pod domem dogoniła. Chyba będą wywoływać. Wszyscy wstać, pod ścianę. Kobiety na lewo, mężczyźni na prawo. Rzeczy osobiste zostawić. Ty tam, komputer zostaw. No właśnie, żadnych pytań. Palenie wzbronione. Czego słuchacie? Czyje to? Moje. Proszę podejść do swoich rzeczy i przygotować dokumenty. Stanę przy swoich krzesłach i okazać. Co robisz? Studiuję Biblię. Religioznawstwo. Czemu nasz sznurz? To pamiątka. Bierzemy. Ej, no ogarnij to pamiątka, tak? Gdzie pracujesz? Nigdzie na razie. Z czego żyjesz? Mieszkam z rodzicami. A rodzice? Co rodzice? Czym się zajmują? Ale co to ojciec? Mechanik. Gdzie pracuje? Nie wiem. Kurde, bezrobocie jest, nie? Studiuję prawo zarządzanie. Tam mam studię. Tam się coś pytał? Bierzemy. Jaki problem? Takie są instrukcje. Ty je zobaczyć. Słyszałaś. Pokaż. No. Ła! Kurde, jak ginie! Panna Suzanna, tak? Tak. Studiujemy, pracujemy. Tak, ja jestem. Pracuję. Gdzie? W starym porcie. Marynarz. Można to i tak nazwać. Tu T16, u nas wszystko. Tak jest, przechodzimy do C26. Teraz proszę usiąść i rozluźnić się, a za około 15 minut każdy z was usłyszy instrukcję, do których będzie musiał się ściśle zastosować. Spokojnie, zachowajcie spokój. No je. Tępi idioci! Lepiej się zamknij. Nie będziesz mi rozkazywać, narkomanko! Fakuj, chodniku! No pięknie, pięknie. Ale nas zrobili. Na tacy. Jakby to powiedział mój ojciec. Na tacy. Z czego ona się śmieje? Wariatka. Niedawno był u nas alarm. Żywotę podłożyli. I cały oddział, taki podobny dotyk, przeszukiwał wszystko od piwnicy samej. No i? Zajęcie odwołali. Na co z tą mową? Nie wiem. Poszłam. Boli cię? Przychodzi. A będziesz skaczył? Najpierw muszę odpuścić. Właśnie! Zamknęli nas jak bydło w klatce. Sterylizowali, tak? I jeszcze telefon mi zabrali. Zablokowali drzwi? I co będzie? Cicho tam! Ej, ty, zajmij się nią. Jak? Niedobrze, niedobrze nią. Ej, oddychaj! Nie umiem, nie umiem. Oddychaj, tak jakbyś chciała sobie pokazać. Nie umiem. Oddychaj. Myślisz, że co? Życie ja pomina, nikt mnie nie nauczył. Nie nauczył mnie. Ale jest dobrze, tak może być. Może być, może być. Ale to dobrze, ale bardzo dobrze. Może być. Oddychaj, mam powieci. Muszę wyjść, muszę wyjść. Ej, oddycham, oddycham. Jak ja oddycham, to woda stoi w kałuży, żeby spłynąć, a ziemia się duszy. Jak nie nauczysz się oddychać, to umrę, co? Umrę? Ale co ze świata?
Widać? Nie wiem. Jeszcze się nie nauczyła. Może? Ale jak to się jest? Ty kiedyś byłaś? Nie, nie byłam. Ej, no to skoro ona jest w ciąży, to ją powinni wypuścić, tak? No, zawsze wypuszczają kobiety w ciąży. Ej, wy tam! Nie ogarnij, mamy tu jedno w ciąży, wypuśćcie ją, hej no! Wyluzuj, jak to już się wypuści? To by to już dawno zrobili. A może gdzieś to jest otwarte? A po co by miało? Słyszałaś, co mówili. Chcesz się ładować w jakiś kocioł? Terroryści! Bomby, krew! Matko na świecie! Jezu! To długo nie potrwa. Skąd wiesz? Ćwiczyłem na jakiegoś pociągu, zatrzymałem, ale szybko się. Są wyczuleni, czyli swoje głowy sprowokować. No, tak to już teraz będzie. Terroryści, no i te powodzie. Marka, trzeba się będzie przyzwyczaić. Teraz będzie? Co będzie? Ja muszę do domu, jestem w ciąży! Ale nie przejmuj się tak. Kobiety w ciąży powinny zachowywać spokój. Przynajmniej tak słyszałam. To znaczy co? Po prostu się nie przejmuj. Matka Teresa się znalazła. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed obliczności obozu, a księgi otworzone są. I druga księga też otworzona jest. I sądzeni są umarli według tego, jak ono napisane było w owych księgach. To jest według uczynku. Zamknij się! Co ci nam przeszkadza? Ty też się zamknij. We mnie od razu jest piękna chodzała. Ej ty, skąd ty jesteś? Skąd jestem? Skąd ja jestem? No tak, znaczy kto cię przysłał? Mnie? Mama. Bo się zleciłam, to mówię idź. Na reformackiej, nie śmiał to źle? Na reformackiej? Serio? Kumpla tam kiedyś miałem. Taki mały, czarny, znasz? Nerwowy, często się zacina. Nie, bo to wszyscy znają. Znam! Kurde, tyle lat go nie widziałem. Musiał się zmienić. Nerwowy? Znam. I oczy poprzedł przez oczy, a śmierć już nie będzie, ani boleści, ani krzyku, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. Pierwsze rzeczy? Jakie pierwsze rzeczy? Telefon mi zabrali, przecież pierdzielszą rzeczy. Koleś, nie tylko tobie zabrali. Naprawdę się denerwować? Będą naturalizować. Co? Będą nawracać. Zawracać. Jeszcze raz grzech pierworodny. Eta, to nas wykresować i tyle. Wychowali nas bezstresowo, no to teraz nam na obiady wykopią. Mów za siebie. No dobra, no ale o co nam chodzi? Przyszliśmy tu z własnej woli. Z własnej? Jak z własnej? Gdybym nie musiał jednego głupiego papierka, gdyby mnie tu nie było. No ale siłą nas tu nie ciągnęli. Jesteśmy w poczekalni, nic nowego. Wcześniej czekaliśmy na przyjęcie, teraz czekamy aż nas skąd wypuszczą. Co za różnica? Tak, a że nic załatwimy. Nie załatwimy już, nie załatwimy. Trzeba iść do domu! Jak mam iść do domu, jak nie mam telefonu? Nie mogę zadzwonić! O, może i dobrze. Zerwę ze mną. Za kilka godzin będzie auto. Za kilka godzin? Jak to za kilka godzin? Ja muszę do domu, jestem w ciąży! Wypuśćcie mnie, wypuśćcie! Jestem w ciąży! Panie Boże, Jezu Chryste! To znaczy, trzeba zachować spokój? Tak, to dobra rada. Dziękuję. Ej, a co ona robi? W agencji pracuje? Jak stąd wychodzę, to od razu jadę do niej. Gdzie? Nie wiem. Zrobię kurs języka, znajdę pracę, zacznę żyć. Zacznie żyć. Zacznie żyć. Ja też zacznę żyć. Niech ona się wreszcie zamknie! Ale co ci ona przeszkadza? Małki! Nie tylko ode mnie, od każdego małki. Masz mam nową osobę, czy jak? Jak ja mówię, że zacznę, to ona od razu to samo. Uściśnij, dla ciebie mówię, uściśnij, co? O co ci chodzi? Tak ogólnie. Ja nie mam mnie. Ja się uczę. To źle? No widzisz, mów. No dobra. Bo wiecie, ona super jest. Znaczy, jak jej nie znałem, to niby wszystko było w porządku. Ale teraz jakby... Więcej koloru. Kolorowo bardziej. Znaczy, niby dawniej było nieźle, ale słabiej. Chcesz wyjechać? Wyjadę. Jak byłem mały, to ciągle się gapiłem na pociągu. No jak przyjeżdżały,
Cieszyłem jak kretyn. No ale to trwało przez chwilę. No bo ile taki pociąg może jechać? No i teraz to już tak będzie. Wsiądę i pojadę. Tylko muszę jeden głupi papierek. Z czego ona się śmieje? Masz rację. Ja też będę się cieszyć. Cicho, Pysiu. No co? Wszystko jest okej. Co ty myślisz? Naiwny jest. On za nią pojedzie. Ona w końcu tak kopa. I znowu będzie przed starym telewizorem. Ej, ty! Połykasz narkotyki, co? Jesteś uzależniona, nie? No, jak każdy. Ja nie zażywam. A ty nie kupię, że zażywasz. Ty to od swojego pana Boga jesteś uzależniona. Musisz się pomodlić do wieczorki rano, bo jak się nie pomodlisz, to w swoim własnym oczach jesteś śmieć, co nie? Jak się nie pomodlisz, to coś cię ubiera, jest ci coraz gorzej, bo zapomniałaś o swoim panu Bogu, więc jestem śmieć. Właśnie. A ten to tej swojej pociągowej się uzależnił. Czponka! A ty mam komputera. Narkomanka? Nie mam kiedyś taką lalkę. Narkomanka. A potem ją wyrzuciłam. To była miasto. Miałam dużo lalek. Ale ta była najlepsza, bo ją znalazłam. Nie zgadnę. Na śmietniku. A wy wiecie, dzieci, siostry i bracia właśnie nie z pracy wylewają. Już to widzę. Przepatrzy. A mnie nie ma. Patrzy drugi raz i dalej mnie nie ma. Znowu się spóźniła, już trzeci raz w tym miesiącu. I trzeci dokument. Woli z tą miarą. A co ja tam tę majkę. Jakoś to będzie. Jeszcze mam czas, żeby coś zrobić dla siebie, nie? No bo o co w tym wszystkim chodzi, co? O co w tym głównie całym chodzi? Bo ja czuję, że nie trzeba się za bardzo wysilać. Ale chcę przynajmniej coś, jakieś minimum wiedzieć. Normalnie czuję się z takich czas teraz, że mam być ręką na ten cały plan i tylko się bawić i kochać. Ale to trzeba taki czas, no nie? No bo kto wie, ile jest jeszcze czasu? Jest coś więcej, czy nie ma? Ty lepiej sobie weź tą basteleczkę z plecaka. No bo ty taki mam nie jesteś. Haj, spadaj, przeceniasz mnie. Przeceniam, tak? Ewidę, a może dotyka? Grzeczny, ułożony prawnicze. Ja to widzę, nic nie gada, tylko słucha. Odparł się ode mnie. Bo co? Bo jesteś lepszy, który musi. Dostać w domu pierwsze od rana w nocy. A może chcę pani zakończyć na tym, co? Ej, ludzie, jak ktoś może coś z tego w ogóle kapować, to tylko on. No to się pytam. Jak długo tu będziemy siedzieć, kurde? Ojcze, masz któryś jest zamknij się! Wiesz co? Ty masz szansę. On jest jakiś dziwny. Powiedz coś, skoro nas tu zamknęli, to atak był na zewnątrz. Użyli broni biologicznej czy chemicznej? No mów sobie, no pagaj! Matko Boska, łaski, prawdziwaś! Zamknij się! Co ci przeszkadza, nie chcę nas pomocy? Dusza mnie. Ona? On chyba bardziej. No przypatrz mi się. On coś wie. No mów człowieku! Co myślisz, że lepszy jesteś? Nie. Nie! Nie. Niby dlaczego? Co dlaczego? Spadaj! Milczcie! Wszyscy na miejsca! Siadać proszę! Akcja została zakończona! To dobrze. Proszę nie zadawać pytań. Akcja została zakończona, ale konsekwencje trwają. Zostaliśmy delegowani co do skorygowania ewentualnych zmian, jakie mogły zdać w psychice osób, zwłaszcza młodych, które w niej uczestniczyły. Na moment! Myśmy nie uczestniczyli! Bez komentarzy! Terapia, czyli edukacja, prowadzona normalnym trybem, zajęłaby zbyt dużo czasu. Zatem wybrano rozwiązanie najprostsze i najszybsze. Stabilizator najnowszej generacji. Za jego pomocą są dokonywane pożądane i korzystne zmiany w korze mózgowej. Oddziałuje wprost na system nerwowy. Ingerencja jest całkowicie bezpieczna i pozbawiona wszelkich skutków ubocznych. Specjalny system zainstalowany w kasku pozwala na powrót do środowiska bez niepotrzebnych urazów i obaw. Oczywiście najpierw przejdziecie odpowiedni test, ale nie obawiajcie się. Dokona się to całkowicie wirtualnie na poziomie komunikacji. Wasz mózg, nasze ceny. Chwileczkę. Zaraz będzie czas do rozmowy indywidualnej cierpliwości. Rzecz jasna, cała terapia.
naturalizację? Proszę. Ale ja jestem w ciąży. Ciąża nie jest przeciwwskazaniem. Jesteś mężatką? Co za pytanie? Nie. Zatem będzie to dziecko pozamałżeńskie, tak? Nie wiem. Nie wiem jeszcze. I nie będziesz mogła już zostać katechetką. Wiesz o tym? To jest dręczenie! Cicho! Nie zdawam rozmawiać. Zatem proponuję ci kas. On pomoże pogodzić się z rzeczywistością, a nawet zrozumie pewne sprawy, które nie wydają się do końca jasne. Poza tym jest szansa, że dzięki odpowiedniej stymulacji będziesz mogła szybciej się uczyć. Naprawdę? Jak najbardziej. Ale to mnie zaszkodzi? W żadnym stopniu. A czy moja mama? Mama chce tego twojego dobra. Tak, to poproszę. Ja tego nie potrzebuję. Ja w ogóle nie jestem zestresowany. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia? No tak, ale... Jeśli przejdziesz stymulację, nie powinno być problemu. A inne kłopoty też jakoś się rozwiążą. Inne? Nie ogarniam. Nie musisz. Masz absolutnie wolny wybór. Chciałabym... Znaczy się muszę zadzwonić. Rzeczy z depozytu będą oddane niezwłocznie po stymulacji. Dobra, nie ma sensu przedłużać. Zuzanna I. Podałaś nieprawdziwe danie. Prawie prawdziwe. Nieaktualne. Nie podałaś, że byłaś karana. No bo nikt mnie nie pytał. Zostałaś objęta specjalnym programem? Hej no, nikt mnie nie pytał. Bo nie musi. Społeczeństwo dba o takie jak ty. Mam w dupie społeczeństwo. Właśnie. Nie włożę tego. Nie musi. Odpisz zaświadczenie. Żądam już wszelkiej pomocy. O nie. Nie wszelkiej. Tylko nie wszelkiej. Nie wiem, bo to wiesz. Nie czuję żadnej potrzeby, żeby odkładać. Nie musisz. Poczytaj. Konrad B., tak? Zgadza się? Proszę z tym razem. Nadspodziewanie szybka decyzja. No to dobrze. Oczywiście. Dobra. Nie też możesz. Teraz proszę usiąść i rozluźnić się, a za około 15 minut każdy z was usłyszy instrukcje, do których będzie musiał się ściśle zastosować. Spokojnie, zachowajcie spokój. Miałaś takie pomarańczowe spodnie, zielone i włosy w kojskie.
jest zwykłą czponką, narkomanką! Biorę leki. Rozumiesz, czy ty jeden? Leki biorę. Może kiedyś zajmę się leczeniem uzależnień? Żeby być terapeutą, trzeba coś wiedzieć o życiu. I co teraz? Co mamy robić? Nic. To co zwykle? Nic. Ale już tak długo i nic się nie dzieje. Trzeba czekać. Ja nie mam czasu, żeby czekać. No, na przykład, jakbyś chciał stać stolarzy, nie? No to wybierzemy szkoczutki jak tamte i zakładasz stolarzy, nie? Potem musisz napisać wniosek o wstanie do pracy. No a trzeba taki też wiek napisać, żeby ją dostać. No, następnie piszesz raport o przedsiębiorczości. No, i to już jest prawdziwa twórczość. Ale ja nie mam ciotki. A ja nie mam zamiaru stać stolarzem. A kim? Nie wiem. A ja chcę zostać żoną i matką. Nawet pracującą. A ty? Co? Kim chciałbyś być? Już jestem sobą. Musisz podać więcej szczegółów. Muszę. No, jeśli chcesz dodatkę. Nie, słuchamy, jestem. Bardzo się pilnuję. Ej, Zuza! To napiszesz mi ten wniosek? Jesteś zawsze taki sam? Ej, Zuza! Popatrz na mnie! No. Mówiłem ci, że się podobasz. A ty mnie nie? Też mówiłam. Tamten mi się bardziej podoba. O matko! Ale dlaczego? Mam inny głos po prostu. Ale to się może zmienić. Ty. A co z tą twoją komórką? No nic. Nie mam komórki. Kamień. Nie wiem, co się... Kamień. Co powiedziałeś w tym? No. W kasku. Pustynię. Coś w tym rodzaju. Pustynię? Byłem w jakimś takim miejscu. Pustynię dookoła. Jest tylko tak. Ale po co mam to mówić? Nie musisz. To i tak ważne. No powiedz. Tak nieważne. Powiedz! Zobaczyłam też mojego ojca. Ja byłem trochę wzruszony. Tak dawno to nie widziałam. O, co to tak charakterystycznie chodzi. Lepiej się powietrza. Ja też. Dawno to nie widziałam. Matki też. I wcale nie tym brakowało. Więc nagle zrobiłem się jakby ciepło. Masz szczęście. Ja swoje widzę za często. I chciałam odejść. Ale nie mogłem. I pomyślałem, że ja go nie znam. Jest moim ojcem, a ja go nie znam. Co ja mówię? Ja w ogóle nikogo nie znam. A co trzeba? Niektórych się nawet nie dostrzega. A mnie? Mnie się dostrzega? No, właśnie tak. Ty! Słuchaj! Nie! Co nie? Nie mam zamiaru zostać ojcem twojego dziecka. O to chodzi, tak? Nie. Jesteś podobny do mojego brata. Dzięki. On nie żyje. Zabij go! Niech może wyrzucić śmieci. Jesteś jak on. Co ty masz o mnie wiedzieć? No jesteś trochę do niego podobny. Ale może jak to ojciec? W końcu każdy chce mieć ojca. Nie każdy! Nie każdy chce mieć ojca. Ja bym na przykład nie chciał. Poza tym weź się ode mnie odwal. Ja jestem innego wyznania. Ale nie musisz się na niej używać. A co? Na tobie mam? Nie chcę myśleć. Myślałam, że oni by nam zrobili, że będziemy mniejsi albo mądrzejsi. Reedukacja. Naturalizacja i nakrócenie. Nie wiem. Mnie tam nie nawrócili. A ciebie, Kamek? Nie bardzo. Ale przynajmniej już mnie tak nie wkurzacie jak wcześniej. Pogodzenie. Ale jakoś tak nijako. No, nic tam nie zrobili. To w ogóle nie ma znaczenia. Ej, a może to dopiero początek? Znaczy już... Znaczy... Jeszcze przyjdą? Ja bym na to nie liczył. Tak naprawdę to mają nas gdzieś. Na pewno nie przyjmą. Dużo się nauczyłam. Mnie nie przyjmą dziś. Mam się zaraz. Chyba się wyspowiadam. Tak, to już. Byłam trzy. Wiedziałam. To po co wkładałaś? No, myślałam, że jak zobaczę, że mam na głowę, to tam było. Ja miałam przedtem nieco przestrzenie między wami. Przez chwilę. No pewnie. A ja żeglowałem. Po oceanie. Na desce. A ty? Ja? Nie powiedziałam, widziałam, to jest rok pierwszy. Ale w pamięcie. Żadnych galaktyk nie widziałam. Tylko jakieś gary zrobione. Patrzą na nas? Może? Nie powiedzieli nam, co mamy robić. No. Taki.
Gdzie nasza pomysłowa panienka? Kurde, wzięli ją! Ej, to chodź jej poszukać.